jadę do sklepu. Jestem czwarty dzień już nasy, czyli czekam na załadunek, nie ma żadnych tutaj towarów, czyli żeby zabrać z powrotem się. Już zwiedziłem okoliczne wioski. Zaczynam przesiąkać tą kulturą. Nie wiem, przepraszam. Pronto. No witam spedytora. Słucham. Oczywiście. Ale znamy się już tyle lat, ale nie przypominam sobie, żebyś zaprosił mnie na kawę albo ciastko. Chociaż moja żona jest matką chrzestną twojego jedynego dziecka. Nie przypominam sobie, żebyś kiedykolwiek darzył mnie szacunkiem. A mimo to dzwonisz do mnie i prosisz mnie, żebym pojechał załadować towar. Dzwonisz do mnie, do mojego auta, w dzień moich urodzin i prosisz mnie, żebym dokonał załadunku. Nie przerywaj mi. I robisz to wszystko bez szacunku. Proszę, powiedz mi, czym zasłużyłem sobie na takie nieposzanowanie? Ja nie należę do ludzi, którzy narzucają swoją przyjaźń komuś. Ale proszę cię, przemyśl to i zadzwoń jeszcze raz. Dziękuję. Jakoś po tej wizycie na Sycylii nie mogę się z nikim dogadać. Mimo to życzę wszystkim szerokości. Pozdrawiam.